Cześć, witam w kolejnym odcinku z serii Euro Truck Simulator 2. Dziś będziemy jechać, zaraz wejdziemy na rynek pracy i sprawdzimy, gdzie i skąd będziemy jechać. Bierzemy szybkie zlecenie, ponieważ mamy tylko 23 tysiące złotych i jeszcze nas nie stać na tira. Będziemy jechać z... Może pojedziemy, dobra, weźmiemy ten najdroższy kurs, będziemy jechać z Bystrica do Kosice. Zajmie to nam, o. Nie wiem ile, nie piszę ile to nam zajmie godzin, ale zarabiamy za to 15 901 zł. Przyjmujemy zlecenie 9 km. Będziemy wieźć jogurty. O, mamy nową wiadomość, od razu ją odczytamy. Potrzebujesz gotówki, możemy ci pomóc. Niech na razie nie będziemy brać kredytu z banku, ponieważ mamy mało kasy i ciężko będzie to spłacić, także no. Włączamy ich silnik. Nie lubię tu stąd wyjeżdżać, nigdy nie wiem gdzie tu jest wyjazd. Tam chyba jest za rogiem. Nie. W lewo trzeba jechać. Tak, w lewo dobrze jedziemy. Zobaczymy, może dzisiaj znowu 2 godziny jazdy nagramy i jutro 2 godziny. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Mam nadzieję, że tym razem przyjedziemy na czas, nie tak jak w poprzednim odcinku się spóźnimy. Myślałem już, że nie wykręci. Noż nawet nie zahamował i we mnie uderzył, aż się przestraszyłem tego uderzenia. Znowu mamy wiadomość, odczytamy ją później. No i jedziemy dalej. Zielone się zapaliło.
Myślę, że dzisiaj właśnie przejedziemy pół drogi i pewnie jutro nagram kolejne pół drogi, jak będziemy jechać. Albo nawet jeszcze nie wiem, ale może mniej niż pół drogi nagram, zobaczymy, jak będzie z czasem. Znając mojego pecha, to mi wskoczy czerwone jeszcze. Musiałem bieg zmniejszyć, bo raczej z siódemki to ciężko by było ruszyć. Mamy jeszcze 248 km do przejechania i czas na około, czas przyjazdu na miejsce będzie to godzina za 15, 12 w nocy, oczywiście w grze. Ostrzeżenie do 50. My jedziemy 50, można, no 50 równe jedziemy. Mam nadzieję, że teraz jak skręcimy, już będzie można szybciej jechać. Niech się ruszy. Jak znacie jakieś fajne mody jeszcze do Euro Trucka, to piszcie w komentarzach, to noż i znowu ktoś we mnie uderzył. No, we mnie uderzają, a ja mandaty płacę. Oszuści. Mamy, no, można jechać szybciej, na szczęście. Też dziwno, teraz się zmieniło. Oj, chyba deszcz będzie padać. Ciemno się zrobiło.
Nie ten przycisk nacisnąłem przypadkowo. Widać, że ładnie podświetlona tablica rozdzielcza jest. Zaraz zobaczymy, jak reszta w środku. Szybciej nie ma co jechać, bo prędkość przekroczymy, a tym bardziej widzę na GPS-ie zakręt, także nie chcę się rozpędzać, żeby zakrętu nie przeminąć. Szybko ten czas leci. Przed chwilą jeszcze mieliśmy być na za 15:12, teraz jest w 12:30 mamy być na miejscu. A, pozostały czas na zlecenie mamy 16 godzin jeszcze, także zdążymy bez problemu na miejsce. To jest... A, nie to. I znowu z mojej winy wypadek. No w sumie to był z mojej winy. Wiedziałem, że deszcz będzie padać. No, na szczęście mamy wycieraczki. Nawet błyskawice są. Spróbuję nagrać za jednym razem ten odcinek, chociaż długo będzie zajmować to, bo już nagrywamy jakieś niecałe 15 minut. Także nie wiem, jak to będzie na razie. Nagram chyba z 20 minut tego odcinka i wtedy następny im. Nie wiem, czy dodać je w częściach, czy połączyć. Zobaczę, jak to będzie. Znowu mam lagi, nie wiem, co się dzieje. O, nawet nie wiedziałem, że minęliśmy ograniczenie prędkości. Dobra, i można przyjechać z powrotem. Może zjedzie na pobocze, żeby nas przepuścić. W sumie to trochę ryzykuję z tym wymijaniem tutaj, bo nie widzę, czy coś jedzie z naprzeciwka, czy nie.
Tym bardziej też mi ciężko wymijać. Dobra, z powrotem jedziemy na ten pas. Chciałem jeszcze tego wyminąć, ale niestety nie dał rady. No, na razie nie będziemy mogli wymijać. Zakaz wymijania mamy. Na razie na same mandaty wydałem prawie 5 tysięcy. Nie cierpię tego, bo to tylko strata kasy na marne. Teraz pewnie do najbliższej stacji dojadę i zakończę ten odcinek. I resztę nagram pewnie jutro po szkole. Chociaż nie wiem, czy tam. Nie, no może dam radę, bo mam szkołę i potem po szkole mam trening. Ale spróbuję nagrać przed treningiem jeszcze. Zobaczymy na mapie, dokąd, ile mam. Ojej, nie widać najbliższej stacji. Ja prawie byśmy uderzyli w słupek. Wyrównamy do, żebyśmy mieli do przejazdu jeszcze w następnym odcinku 2,5 godziny i zakończymy ten odcinek. A jest 2 godziny 47 minut. A mamy jeszcze 14 godzin, żeby dostarczyć ładunek i coś mi się tak wydaje, że możemy być czasem spóźnieni, chociaż wątpię w to. I też nie wiem, czy paliwo się nie skończy w baku. Jak na razie dobrze się jedzie, mimo że cały czas pada i jest ciemno. Teraz planuję sobie kupić Farming Simulator 15 i nagrywać z Farminga Simulatora, ale jeszcze nie wiem, kiedy kupię. Pewno dopiero będę z Farminga nagrywać i z innych gier jak kompa na, jak komputer zrobię, ale też nie wiem, kiedy to będzie jeszcze, bo dużo części tam jest do wymiany. Czemu mi miga to ograniczenie? Tak, też nie wiem. Bo znowu zakaz wymieniania jest, ale nie widzę, żeby coś przede mną jechało. Dobra, już nie pada, wycieraczki można wyłączyć. Będę jechać, znajdę jakieś pobocze, żeby zjechać, to zjadę i zakończę odcinek. Oj, widzę, że paliwo mi się kończy, to by się przydało jakąś stację w pobliżu znaleźć. Bo nie chciałbym po prostu, żeby mi się w trakcie skończyło. Widać gdzieś jakąś stację blisko. Nic nie widać na razie. Mam nadzieję, że damy radę na tym, co mamy dojechać do końca. Tak samo na razie nigdzie nie widać jakiegoś postoju, żeby był. Wow. Tutaj ten nieźle musiał pójść, że takie ślady zostawił.
Dobra, ja się zatrzymam tu gdzieś na najbliższym poboczu. Zacznę już powoli zwalniać, włączę światło awaryjne. Wiadomo, że pomiędzy te dwa słupki tu na pobocze. Wiem, że tak nie można, ale to jest tylko gra. Zaciągniemy hamulec ręczny i odczytamy wiadomość przy okazji, żebyście mogli ją zobaczyć, co napisali znowu. Poszukujemy kierowcy z własnym sprzętem. Na razie nie mamy własnego sprzętu. Także dziękuję za obejrzenie. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku.